opublikowanych wcześniej prezentacjach dotyczących prowadzenia sprawy spadkowej skupiliśmy się głównie na jej pierwszej części, jaką jest ustalenie, kto po kim dziedziczy. Wyjaśniłem, jak wygląda postępowanie przed sądem, jak przed notariuszem oraz jak załatwić sprawę, w której mamy do czynienia z testamentem oraz w sytuacji dziedziczenia z ustawy. Teraz chciałbym przybliżyć sprawę związaną z podziałem majątku spadkowego, jeśli dziedziczy go kilka osób wspólnie. Sprawę taką możemy załatwić na kilka sposobów w zależności od naszego otoczenia faktyczno-prawnego. Najprościej rzecz ujmując, dział spadku to podzielenie masy spadkowej między spadkobierców powołanych do dziedziczenia. Dział spadku może zostać przeprowadzony w drodze umowy lub przed sądem. Podobnie jak w przypadku stwierdzenia nabycia spadku, nie ma tu żadnego terminu ani obowiązku, w jakim należy przeprowadzić taką sprawę. Skład spadku ustala się według stanu z chwili otwarcia, natomiast wartość spadku ustala się według cen z chwili dokonywania działu. Najprostszym i najszybszym sposobem na dział spadku jest przeprowadzenie go w drodze umowy. Do zawarcia tej umowy nie jest przewidziana prawem jakakolwiek forma szczególna. Jednakże, aby wykluczyć wszelkie wątpliwości, nasze uzgodnienia co do podziału powinny zostać odzwierciedlone na piśmie. Co więcej, jeśli w skład masy spadkowej wchodzi na przykład nieruchomość, to umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowny dział spadku może być przeprowadzony, o ile spadkobiercy dojdą do porozumienia. Brak konsensusu wyłącza bowiem możliwość zawarcia umowy. Wówczas pozostanie nam wyłącznie droga sądowa. Postępowanie sądowe wszczynane jest na wniosek. Wniosek może złożyć w sądzie każdy spadkobierca, nabywca części spadku lub udziału w spadku. Wniosek o dział spadku podlega rygorom formalnym i powinien spełniać warunki przewidziane prawem. Co powinien zawierać wniosek o dział spadku? We wniosku należy powołać się na postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Należy podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty i gdzie się one znajdują. Następnie należy dołączyć spis inwentarza, o ile został sporządzony, a jeśli nie, należy wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to wówczas należy przedstawić dowody stwierdzające, że stanowiła ona współwłasność spadkodawcy. Takim dowodem będzie na przykład wypis z księgi wieczystej. Należy wskazać łączną wartość przedmiotów wchodzących w skład spadku. Dodatkowo można wskazać proponowany sposób, w jakim sąd miałby dokonać podziału spadku. Podobnie jak w omawianej we wcześniejszych publikacjach sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, sąd na początku sprawdza, czy wniosek spełnia warunki formalne. Podobnie jak przy większości spraw załatwianych przed sądem, musimy się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty. W sprawach o dział spadku opłata ta wynosi 500 lub 1000 zł, jeżeli dział spadku jest połączony ze zniesieniem współwłasności. Jeśli jednak strony przedstawiają uzgodniony projekt podziału, wówczas opłata ta wynosi odpowiednio 250 lub 600 zł. Bez opłaty sąd nie rozpozna naszej sprawy. Po zbadaniu warunków formalnych sąd wezwie uczestników na posiedzenie. Na tym posiedzeniu spadkobiercy powinni podać swoje dane osobowe, takie jak wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka. Ponadto powinni wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas oraz podać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku. Jeżeli przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne, współspadkobiercy powinni w szczególności podać, kto je prowadzi lub stale w nim pracuje. Postępowanie o dział spadku charakteryzuje się tym, że sąd rozstrzyga w nim również kwestie związane z zapisami, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku. Sąd rozstrzyga również o wzajemnych roszczeniach między współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, o pobranych pożytkach i innych przychodach, a także o poczynionych na spadek nakładach i spłaconych długach spadkowych. Na żądanie uczestnika działu spadku sąd może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy. Takie żądanie jednak powinno być zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie. O tym, jakie są sposoby dokonania sądowego działu spadku, omówię w drugiej części publikacji, do której obejrzenia zapraszam. Zachęcam także do lektury artykułu na moim blogu, do którego link znajduje się w opisie. Dziękuję.